Witam moi drodzy, dzisiaj robię domowe pesto z makaronem, z pieczarkami i z cukinią. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób robi się domowe pesto, zapraszam. Do głębokiego talerza wrzucamy dwie łyżeczki orzechów pini, wrzucamy garść bazylii oraz dolewamy oliwę z oliwek. Wszystko miksujemy lub blendujemy i dodajemy trochę soli. Włączamy wodę na makaron i w tym czasie kroimy pieczarki, cukinię i opcjonalnie pomidorki. Wrzucamy wszystko na rozgrzaną patelnię i zostawiamy na małym ogniu pod przykryciem. W tym czasie gotujemy makaron. Jak na patelni uzbiera się dużo wody, zdejmujemy przykrycie i smażymy na małym ogniu, żeby woda wyparowała i dodajemy sól. Wylewamy wody z makaronu i dodajemy nasz sos pesto. Wymieszamy wszystko i możemy dodać pozostałe składniki. Smacznego! Thank you.